karp po żydowsku to bardzo przez nas lubiana, wywodząca się od polskich Żydów potrawa. Ten przepis posiada mnóstwo modyfikacji, nawet czasami sobie przeciwstawnych. Dzisiaj pokażę swoją, ulubioną, która oczywiście znajdzie się na moim wigilijnym stole. Użyję do tego filetu z karpia. Nacinam go co 3 mm, dzięki temu ości będą prawie niewyczuwalne. Następnie przyprawiam świeżo zmielonym pieprzem, świeżo zmieloną solą z obu stron i skrapiam sokiem z cytryny. Obtaczam w mące i wkładam na patelnię z rozgrzaną oliwą z oliwek. Po 2 minutkach smażenia, kiedy skórka nabierze złoto-brązowej barwy, obracam karpia na drugą stronę. Z tej strony też smażę 2 minutki i ściągam karpia z patelni. W tym czasie kroję szybko cebulkę szalotkę w kostkę i wrzucam na patelnię, na której wcześniej smażył się karp. Kiedy cebulka zacznie się rumienić, dodaję rodzynki i płatki migdałów. Smażę razem przez minutę i dolewam piwo. Dorzucam 2 goździki, dodaję też laskę cynamonu i otartą skórkę z cytryny. A więcej naszych ciekawych przepisów możecie zobaczyć na naszej stronie www.kulinarnetv.pl. Ale wracam do tego przepisu. Sos doprawiam świeżo zmielonym pieprzem i solą. Filet z karpia jest na razie obsmażony, surowy w środku, więc wkładam go do sosu. Dodaję kawałki masła, które sprawią, że sos będzie szlachetniejszy i smaczniejszy. Dosypuję także brązowego cukru. Duszę tak razem przez minutkę, polewając karpia sosem. Następnie przykrywam patelnię i duszę na małym ogniu przez 7-8 minut. I taką przesiąkniętą smakami rybkę wykładam na talerz, polewam sosem. Karp jest bardzo delikatny, przepyszny, pełen aromatów i słodyczy. Tak przyrządzony zrobi furorę na Wigilię, ale najpierw musicie koniecznie zrobić go w domu. A po podobne oraz po setki innych przepisów zapraszam do częstego odwiedzania naszej strony www.kulinarnatv.pl. A jeżeli chcecie mieć najszybszy dostęp do naszych nowości, to subskrybujcie nasz kanał YouTube.